Siemano. No i zobaczcie. Wczoraj nam zajęło jakieś około godziny wygięcie około 50 rur. Spłaszczenie ich. Gdzieś mi zostało je wszystkie pozacinać. Także modyfikacja prasy hydraulicznej się sprawdziła. Dobra. I teraz co? Teraz to, na co wszyscy czekają, czyli zobaczymy, jak arbos wygląda i ciągniki po wczorajszym nocnym skończeniu myciu. Bo nawet nie wiem, jak w sumie wyglądają. Bo w sumie, powiem wam, ja już widzę. Ciekawie to wygląda. Najpierw oglądujemy sobie dojcika ładnie. Normalnie takich ładnych silników już dawno nie miałem. I pewnie długo nie będą. Bo zaraz w pole. Za parę dni pewnie będziemy już orać pod ten. Dzisiaj trochę zmroziło. O, dojczyk. W końcu muszę zrobić ten cholerny błotnik. Do łożyska kupić i wymienić. Zawsze coś. Nie było czasu. Ale dzisiaj się już zabiorę. Nie ma bata. No. Patrzcie, jak się błyszczy. Ale wczoraj musiałem sąsiada pomóc sąsiadowi. To i tak jest brudno. Znaczy brudno. Błoto trochę wrąbałem tutaj i tak. No to wiadomo, jak to jest z tym myciem. Myjesz, za 3 dni będzie znowu to samo, co było. No, ale jest umyty. Bo nam bardziej chodziło o to, żeby się dostać do tych przednich oś. Żeby nie było to w błocie, żeby nam się nie zrzuciło na głowę błoto. Lub olej. Lub coś w tym rodzaju. No i teraz jeszcze arbos. Arbos też jest do mycia. Na dzisiaj. Ole, rubany. Zobaczcie, brat był podrzucać obornik, bo mieliśmy to zrobić jesienią, nie zdążyliśmy, bo mrozy przyszły, te sprawy. No to teraz był i błotko było. No to teraz tak, zobaczmy, jak wygląda arbos po odświeżeniu. No praktycznie nie był myty od wiosny. Tak profesjonalnie. To zobaczcie, jak wygląda arbos po myciu. Żona go myła. Jak się myje ten plastik? To wszyscy tak narzekają, że się nie da go domyć. No, w pewnych miejscach się nie da domyć. No, ale powiem wam, że dużej różnicy, jak od nowości, to za bardzo nie widzę. No nie wiem, no w sumie sami ocencie, widzicie. Macie tutaj ładnie zademonstrowane, jak wyglądają plastiki po dwuletnim użytkowaniu. Praktycznie mało kiedy był myty. Tutaj to było czarne, aż się wytarło, widać nawet tutaj od ręki, bo to zawsze się to na tym ręcznym jeździ. Jakby tak bardziej się przyszorowało, może jakimś detergentem, jakimś mocniejszym tym środkiem, to pewnie by to ładniej wyglądało. Ale że ona tylko to robiła szmatką i jakimiś tam po prostu środkami, takimi nieagresywnymi, bo jakby chciała naprawdę tak to doczyścić, to musiały być takie agresywne te środki, które wypalają wszystko nam razem z tapicerką w ciągniku. Także dobra, to tak, to ja się biorę teraz tak. Jeszcze odważnik jest, muszę wziąć, odczepić go. No i co, podłączamy karszera. Dzisiaj trochę zimno, kurka, bo na wczoraj był taki piękny dzień. No dzisiaj no niestety nie ma takiego ładnego dnia. Dobra, bierzemy się dzisiaj, biorę się, przenoszę z powrotem karszera. I teraz myjemy go i wam pokażę później na końcu po umyciu arbosa, jak on wygląda z zewnątrz. Na zewnątrz będzie wyglądał jak będzie wyglądał. Czyli standard. Nie zmieni się jakiś, nie wiem, coś nadprzyrodzonego, pięknego. Ale trudno. Może dzisiaj odpalimy jeszcze tego. O! Wektorka. Pomyślimy, może dzisiaj, może jutro, ale na pewno kiedyś musimy to zrobić. Myjemy. We
Podcast.